Koszykarze z Wałbrzycha pokonali na własnym parkiecie Czarnych Słupsk w meczu piątej kolejki pierwszej ligi mężczyzn. Czarne Pantery zagrały brzydko i nieskutecznie, a w konsekwencji przegrały różnicą ponad 20 punktów. Spotkanie od samego początku układało się nie po myśli zawodników drużyny Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Gospodarze meczu, koszykarze Górnika Wałbrzych, atakowali i byli skuteczni, a tego właśnie zabrakło podopiecznym Mantasa Cesnowskisa. Po 10 minutach na tablicy widniał wynik 22-9 dla gospodarzy. Druga odsłona nie przyniosła zmian w grze Czarnych i na przerwę drużyny schodziły przy stanie 45-23. W dalszej części gry Słupszczanie próbowali zmniejszyć dystans punktowy, ale byli bez szans. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 90-69 dla gospodarzy, którzy po tym zwycięstwie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli, strącając z niego drużynę Czarnych, która teraz jest druga. Dla słupskiej ekipy najlepiej punktowali Piotr Śmigielski, Hubert Pabian i Adrian Kordalski. W sobotę Grupa Sierleccy Czarni Słupsk spotka się w hali Gryfia z drużyną TS Wisła Chemart Kraków. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, ale bez udziału kibiców, którzy z powodów ograniczeń epidemicznych nie będą mogli oglądać meczu na trybunach.